Cześć. W tym filmie porozmawiamy o współbrzmieniach dźwięków. Dowiesz się, jak wykreować emocje w muzyce. Czyli na przykład muzykę, która jest smutna lub muzykę, która jest optymistyczna, pełna euforii, w ogóle super wesoła. To wszystko się składa na harmonię, czyli to, jak odbierasz muzykę. Pokażę Ci, to jest bardzo, bardzo proste i super fajne. Bohaterem dzisiejszego filmu jest akord. Jeżeli mówi się o akordzie, to znaczy, że jest więcej niż dwa dźwięki. My dzisiaj zrobimy trójdźwięk, czyli akord, który ma trzy dźwięki. Zaczniemy od akordu durowego. Pokażę Ci, jak łatwo go zbudować. My sobie zbudujemy akord od C. I zobaczcie, jakie to jest super proste. Wystarczy policzyć pół tony. Czyli musimy zbudować pierwszą odległość, która zawiera w sobie 4,5 tony. I teraz uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy nasz następny dźwięk, czyli zobaczcie, mamy pierwsze dwa dźwięki w trójdźwięku. Czyli zobaczcie, upewnijcie się, że jak liczycie pół tony, to liczycie z tym pierwszym. Czyli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok? I macie połączenie dwóch pierwszych dźwięków w trójdźwięku. Ok, musimy zdobyć jeszcze trzeci dźwięk. Teraz budujemy 3,5 tony od tego dźwięku. Raz, dwa, trzy. Ok? Czyli mamy następną odległość. I mamy piękny, durowy akord. Wow! Teraz spróbuj zrobić to sam od dźwięku G. Pomogę Ci trochę. Lecimy. Najpierw znajdź G, dźwięk. Ok. I budujemy. Pierwszą odległość, czyli 4,5 tony. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok? Mamy pierwszą odległość. Ekstra. Mam nadzieję, że Tobie też się udało. I teraz lecimy zbudować następny dźwięk. Raz, dwa, i trzy. I mamy piękny akord G-dur, ponieważ zaczęliśmy go od G. Dobra, następny akord na próbę to będzie akord D-dur. Postaraj się zrobić to sam. Ja Ci trochę podpowiem. I teraz tak, lecimy od D. Raz, dwa, trzy. I teraz zobaczcie, wylądujemy na czarnym dźwięku. Pierwsza odległość. I następne. Raz, dwa, trzy. I mamy piękny akord D-dur. Ekstra. Dobra, i zauważcie, że znając ten wzór, możecie teraz samodzielnie stworzyć akord durowy od każdego dźwięku. Jaki to jest fantastyczny. Nie musicie się tego uczyć na pamięć, tylko budujecie samodzielnie. To jest bardzo, bardzo ważne dla Ciebie ćwiczenie do samodzielnego praktykowania. Wybierz sobie cztery dźwięki, od których zbudujesz akord durowy. A my teraz przechodzimy do akordu molowego. Zobaczcie, to też jest super proste, super fajne, bo robimy dokładnie to samo, tylko na odwrót. Najpierw mamy 3,5 tony, a potem mamy 4 i lecimy akord C mol. Czyli wybieramy sobie C i od tego lecimy raz, dwa, trzy, 3,5 tony i od tego 4. Raz, dwa, trzy, cztery.
I zobaczcie, jaki mamy smutny akord. Szubeska się wokół kręci. I teraz zbuduj proszę w ramach ćwiczeń od F dźwięku, czyli będziesz budować akord F mol. Uwaga, lecimy. 2, 3. Masz pierwszą odległość. I teraz lecimy z drugą odległością. 1, 2, 3, 4. Super. I masz akord F mol. Znasz już dwa podstawowe trójdźwięki. Są jeszcze dwa, takie dosyć dziwne. Jest zmniejszony i zwiększony. Zmniejszony składa się tylko z 3 półtonów i z 3 półtonów. Czyli zobaczcie. 1, 2, 3. Pierwsza odległość. I druga odległość. 1, 2, 3. I mamy akord zmniejszony. On brzmi tak bardzo tajemniczo, trochę smutno. No w każdym razie wy czujecie najlepiej, więc każdy odbiera to jak uważa. Dla mnie to brzmi dosyć ponuro. Dobra, i mamy również akord zwiększony, który jest trochę straszny i składa się z 4 półtonów i z 4 półtonów druga odległość, czyli 1, 2, 3, 4 pierwsza odległość i następna odległość też 4 półtony. 1, 2, 3, 4. Czyli mamy taki akord, trochę przerażający. Super, znasz już akord durowy i molowy. To nam starczy do tego, żeby zagrać już piosenkę akordową. Zobacz. Na górze masz napisane akordy, które potrafisz już zagrać. Jeżeli masz dużą literę, a z boku literkę małą m, to oznacza, że musisz zagrać akord molowy. W tym przypadku pierwszy akord to będzie D mol. Ok? Jeżeli nie masz małej literki z boku, to znaczy, że będziesz grać akord durowy. Pierwszy akord to akord D mol. Czyli wiesz, że musisz zbudować akord od D, który ma budowę 3 półtony i 4 półtony. Super proste. Czyli budujesz sobie od razu. 1, 2, 3. Ciach. I następne 4 półtony. 2, 3, 4. I masz piękny akordzik D mol. Trójdźwięk. Fantastyczny. Dobra. Następny akord. Masz literkę G i M. To znaczy, że musisz zagrać akord zaczynający się od G. Zbuduj sobie. 1, 2, 3. Ciach. I 4 półtony. Druga odległość. Okej, okay, masz akord G-mu. Super. Teraz poćwicz proszę te dwa połączenia, te dwa akordy, żebyśmy je zapamiętali, bo musimy jeszcze zapamiętać trochę więcej. Możesz użyć te palce, które gram ja. Czyli pierwszy, drugi, czwarty. Postaraj się mieć mniej więcej równy puls. Zapamiętać te dźwięki. Następny akord, następny trójdźwięk, który mamy w utworze, to trójdźwięk B dur. Czyli zaczynający się od dźwięku czarnego. I budujemy 1, 2, 3, 4 półtony i 3 półtony. 1, 2, 3. I mamy akord B dur. Dobra, zapamiętaj go wzrokowo, gdzie leży, jakie są dźwięki. To jest super ważne. I uwaga, następny akord to akord A-dur, bo nie ma M literki z boku. Więc liczymy sobie od A. 1, 2, 3, 4. I 1, 2, 3. Drugą odległość. I mamy akord A-dur. I teraz postaraj się policzyć każdy trójdźwięk
dwa razy po cztery. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz będziemy grać na każdą miarę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i zmianka. A teraz możesz tak naprawdę na tym etapie dodać sobie lewą. Lewa dopełni nam trochę brzmienie basami. Jeżeli będziemy grać w prawej akord demol, to w lewej dobrze będzie brzmieć tak zwana pryma, czyli pierwszy dźwięk z tego akordu. Czyli w lewej będziemy grać D. Jeżeli będziesz grać w trójdźwięk G, to gramy w lewej G. Jeżeli będziesz grać B-dur, to gramy B-dur, a potem gramy A-dźwięk. I postaraj sobie ustawić rękę tak, żeby przykleić palce do tych dźwięków, ich nie ruszać. To ci pozwoli o tym nie myśleć. I teraz gramy prawą, łącznie na pierwszy trójdźwięk zgrany w prawej, czyli lecimy. A teraz bonusik dla ambitniejszych troszeczkę, jeżeli macie jeszcze siłę, to trochę sobie pokomplikujemy ten utwór. Jak zauważyliście, trochę się skacze tą prawą, w tą i we w tą, a tak wcale nie musi być. O nie, nie. Możemy użyć tak zwanych przewrotów, czyli zagrać ten trójdźwięk, czyli te same dźwięki, ale w trochę innej kombinacji, czyli w innym układzie. Zobaczcie, to jest super fajne, przyda nam się to bardzo, żeby nie skakać, żeby uzyskać o wiele ładniejsze brzmienie. Robimy pierwszą serię przewrotów na naszym ulubionym akordzie, mianowicie na C-dur, a jak żeby innym. Zobaczcie, to co już umiecie, czyli odległość 4,5 tonów i 3, to jest akord w pozycji zasadniczej, czyli bez przewrotu. Możemy go troszeczkę zmienić. Pozycja zasadnicza. Pierwszy przewrót, pamiętajcie, w prawo lecimy. Pierwszy dźwięk śmiga nam na ten sam dźwięk, czyli zobaczcie, to jest ten sam dźwięk, ale na górę. Dwa pozostałe zostawiamy i mamy pierwszy przewrót. Jeżeli chcemy zrobić drugi przewrót, przewracamy następny na górę, czyli ten nam śmiga tym razem na ten sam i wyżej oktawę, czyli lecimy. Ciach. No i pięknie, mamy drugi przewrót. Jeżeli chcemy jeszcze raz przewrócić, to zobaczcie, wrócimy do pozycji zasadniczej. Czyli wniosek z tego taki, że w trójdźwięku masz dwa przewroty. Czyli jeszcze raz. Postaraj się zrobić to sam. Pozycja zasadnicza. Pierwszy przewrót. I drugi przewrót. Ok? I my teraz zrobimy przewroty w naszym utworze. Zobaczcie, jakie to będzie fajne. Pierwszy akord zostawimy w pozycji zasadniczej. Następny akord zaś przewrócimy sobie do przewrotu drugiego. Pomogę wam trochę. Zbuduj najpierw G-moll, bardzo już dobrze znasz, bo przed chwilą graliśmy. Pozycja zasadnicza. Ciachamy. Pierwszy przewrót do góry. Ten.
idzie nam oktawę wyżej. Mamy pierwszy przewrót. Potrzebujemy drugiego przewrotu, więc następny dźwięk idzie na górę. Super. I to jest nasz akord. Zapamiętajcie go. Czyli mamy trójdźwięk G-moll w drugim przewrocie. Ok? I teraz poćwiczmy sobie połączenie dwóch akordów D-moll i G-moll w drugim przewrocie. Tutaj potrzebne Wam będą te palce, których ja używam. Zobaczcie, że już powoli nawet uczycie się takich pajączków, że palce po prostu chodzą jak pajączki. Tak. Tak, to jest też bardzo przydatne na przyszłość. Też możecie sobie potraktować jako fajne ćwiczenie techniczne sprawności palców. Przypatrz się, jak to wygląda. Graj świadomie. Ok, i lecimy na następne połączenie, czyli następny akord w naszym utworze to był B-dur. I B-dur macie za zadanie zrobić w pierwszym przewrocie. Zasadniczy już znacie. Bardzo dobrze. Teraz pierwszy dźwięk idzie na górę, bo robimy pierwszy przewrót. Patrzcie. Bardzo podobny do G-moll w drugim, prawdaż? To teraz połączymy sobie dwa akordy G-moll i B-dur. Zobaczcie, one różnią się tylko jednym dźwiękiem. Zapamiętajcie to połączenie. Zobaczcie, mamy już trzy akordy. I jak pięknie to brzmi, połączone w przewrotach. Zupełnie inaczej, jakbyśmy mieli skakać po całej klawiaturze. Wsłuchajcie też się w to brzmienie. To przyda się na przyszłość. Jeżeli Wam się podoba, będziecie mogli użyć go kiedyś do własnych kompozycji na przykład, albo do takiego swobodnego grania. O tym będziemy mówić jeszcze w następnym filmie. Dobra, i ostatni nasz akordzik, czyli idziemy sobie z B-dur na A-dur. Pozycja zasadnicza. Pierwszy dźwięk. Na górę lecimy i mamy A-durek. Przypatrzcie się, jak wygląda. Zaczynacie od czarnego dźwięku, od cis-e. Cis-e, A. Cis-e, A. Super. A zaraz uwaga, łączymy to z poprzednim akordem, czyli z B-dur. Super. Ok, i lecimy od początku. Cały utwór już w przewrotach. Uwaga. D-molek. G-molek. W drugim. Uwaga, przenosimy tylko jeden dźwięk. W dół. Super fajne i przyjemne. I lecimy w dół znowu. No i co? Robimy dokładnie to, co ostatnio. Czyli gramy na każdą miarę. Czyli... Jeszcze raz. Możemy zwolnić. Graj w takim tempie, jaki Ci jest najwygodniej grać. Na początek. To Ty wybierasz tempo. Możesz sobie stopniowo przyspieszyć, jeżeli czujesz się na tyle, żeby przyspieszyć. Kiksik. Dobra, ostatni raz bez kiksu teraz będzie. Wow! Ale czad! Super ekstra! Umiesz już przewroty, umiesz zbudować trójdźwięki durowe i molowe
zmniejszone i zwiększone, który będziemy jeszcze ćwiczyć w ogóle w następnym filmie i będziemy z nimi robić przeróżne, fantastyczne rzeczy. Już nie będziemy grać utworów kogoś. Już teraz będziemy mogli zagrać to, co będziesz mieć w sercu, jaki będziesz miał nastrój, będziesz mógł sobie zagrać wszystko to, na co masz ochotę. I jak to zrobić, opowiem ci w następnym filmie, ale pamiętaj, żeby wszystko to, czego się dzisiaj nauczyłeś i czego się nauczyłeś w poprzednim filmie, powtórzyć bardzo, bardzo solidnie, bo w następnym filmie będzie to super potrzebne. To może jeszcze raz się pożegnam. Nara elo. Nie, jeszcze raz.